No to witam Was serdecznie dzisiaj. Dzisiaj mam na serwisie laptopa Asusa K52J, który już w tym momencie ma 9 rok. Był nabyty u mnie, pamiętam jak go sprzedawałem, a zdumiało mnie rzecz taka następująca, że praktycznie we wszystkich modelach, które już na serwisie tutaj miałem, klapy i ramki były popękane. Ten ocalał z tego względu, że jak klient stwierdził, on go nie zamyka, on go cały czas tylko i wyłącznie trzyma otwartego, no i żyje do dnia dzisiejszego. Sprzęt oparty na Intel Pentium, jeszcze platformie z Windowsem 7, GeForce 310. Także no generalnie do takiej pracy domowej, do wszystkich możliwych chyba aplikacji w tym momencie w miarę wystarcza. Co mamy w nim zrobić? Recovery, czyli przywrócić system operacyjny. Nie wiem, czy po takim długim czasie, czy te recovery nie jest zniszczone. Zobaczymy, czy ja skopiowałem tylko i wyłącznie pliki, które były potrzebne klientowi i teraz w tym momencie mamy możliwość ruszenia recovery. Zobaczymy, czy ta procedura uruchomi się na laptopie, który ma 9 lat, nadal funkcjonuje. Jest naprawdę w fajnej kondycji, jak zauważcie. Nie jest jakoś nadmiernie zniszczony. Luzów brak. Nie przegrzewa się, był chyba w bardzo dobrych warunkach eksploatowany. No i zróbmy mu przywracanie całkowite systemu operacyjnego. Ja spróbuję Was tutaj przybliżyć. O, odbijam się ja w tym momencie. Ale to nie o mnie chodzi, tylko o recovery. Wystartujemy z recovery poprzez wciśnięcie power i F9. Taka jest kolejność w większości przypadków, jeżeli chodzi o system Windows 7 i recovery praktycznie w większości Asusów, które dotychczas mi się tutaj zdarzały. W tych nowych czasami są aplikacje już poinstalowane recovery, których się uruchamia jako bez poziomu Windowsu, a później po resecie wchodzi w ten tryb recovery. To zobaczmy. Power i F9. Czy ta partycja będzie wywołana? Zaraz zobaczymy. No na razie idzie. Dobrze, poczekajcie. Spróbuję jakoś tak, żeby ja się nie odbijał. Jak na razie wszystko widzę. Dobra, no to jest. Dobra. Jest. Polish. Zróbmy tak. Tak, odzyskaj Windows tylko na pierwszej partycji, czy na twardym całym dysku. Wtedy to będzie trwało dużo dłużej. Natomiast my tylko chcemy na pierwszej partycji, na drugiej natomiast mamy dane schowane. Dobra, to zróbmy tak. Tak, informacje, wszystko wiemy, o co chodzi. No i w tym momencie cały ten proces powinien nam przejść do 100% i cały interfejs, wszystko będzie tak, jakbyśmy zakupili ten sprzęt praktycznie świeży i z wszystkimi aplikacjami, które były w danym momencie zainstalowane. Zobaczymy. Będzie to prawdopodobnie trwało w granicach 30 minut. Na razie jest w procesie ten cały proces recovery, czyli odzyskiwania tego systemu operacyjnego. Natomiast sama zasada wywołania tej partycji pierwszej F9 kontynuujesz zgodnie z krokami, które Ci tam instruuję. Dość proste. Nie musisz tego nosić nigdzie poza tym, że schowasz swoje pliki, naciśniesz F9 przy starcie sprzętu i działasz. Nie musisz szukać tego po elektrodach, na YouTubie znajdziesz. Podeślij treść dalej, bo może ktoś chce zrobić recovery, wyczyścić sobie sprzęt i zrobić przywracanie całkowite systemu w Asusie K52J i cała gama tych K50 i tak dalej miała tą samą procedurę wywoływania ukrytej partycji systemem operacyjnym. Dziękuję za Twój czas. Ja poczekam, aż to się skończy. Tak na dobrą sprawę kilka resetów, poza tym, że będziesz musiał później poustawiać po swojemu, tak jak to wszystko miałeś, no i to wszystko. Dziękuję, ja uciekam do pracy, mam jej dość sporo, miłego dnia, całego tygodnia. Dzięki, cześć.